To już tam nic nie widać. Ostatnio się dowiedziałem, że rok 1984 George'a Orwella jest lekturą szkolną. To znaczy na ten moment jest chyba w rozszerzeniu i nie wszyscy ją przerabiają, ale znalazłem taką listę, na której widnieje on w lekturach normalnych od roku 2023. Więc wodzi na to, że taką lekturą będzie. Dobrze się składa, bo to jest po prostu dobra książka i pouczająca. I wiem, że to może zabrzmieć niewiarygodnie, ale jeśli państwo, nie wiem, Ministerstwo Edukacji, czy kto tam o tym decyduje, pozwala na to, żeby ta książka była w spisie lektur obowiązkowych, to dobrze świadczy o nich, bo gdyby władza miała jakieś zapędy totalitarne, to raczej by nie pozwoliła uczniom się z tą powieścią zapoznawać, bo ona ukazuje, że jeśli jakaś partia ma zapędy totalitarne, to jest to bardzo złe. Może nie jest to nie wiadomo jak wyszukana literatura posiadająca jakieś ogromne walory artystyczne, ale to było zamierzone. To jest książka napisana w prosty sposób. Orwell tak po prostu pisał. Wychodził z założenia, że jeśli jego dzieło ma dotrzeć do jak największej liczby osób, to musi się wyzbyć tego literackiego zadufania i przesadnie skomplikowanego języka. Patrząc na to, jak jego powieści są popularne dziś, to można powiedzieć, że był to jakiś pomysł. Na tle innych lektur szkolnych jest to po prostu ciekawa książka. Istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo, że czytając ją się będziecie nudzić, bo to jest po prostu całkiem niezła rozrywka i tyle. I przeczytanie tej pozycji w 3 wieczory nie powinno dla nikogo stanowić większego wyzwania. Jest to ułatwione o tyle, że książka dzieli się na 3 części, więc właśnie fajnie można to rozłożyć na 3 wieczory z założeniem, żeby tego przy tym 3. wieczorze nie robić sobie jedzenia za bardzo, bo możecie nie mieć apetytu. Zaznaczam jednak, że mówiąc rozrywka, nie mam na myśli nic przyjemnego. To jest bardzo nieprzyjemna rozrywka. Ta książka wywołuje pewien dyskomfort, niepokój i może się zdarzyć, że to uczucie pozostanie z wami już po zakończeniu lektury. Rozrywka nie musi być przyjemna, prawda? Nie tak dawno był dość popularny taki serial, on się nazywał Squid Game. I on chyba z przyjemnością nie miał zbyt wiele wspólnego. Nie wiem, bo go nie oglądałem, szczerze mówiąc, ale dużo osób o nim pisało i z tego co wiem, to on się opierał na tym, że tam ginęli ludzie w niezbyt przyjemny sposób, a i tak widzowie nie mogli się doczekać następnego odcinka. Nie, to chyba nie było w takim... No wciągał ludzi w każdym razie, tak? Czyli był rozrywkowy, mimo że złe rzeczy się tam działy. No, to rok 1980 też wciąga i wciąga w taki sposób nieprzyjemny. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że zanim przejdę do streszczenia, czyli zanim postaram się opowiedzieć wam fabułę powieści Orwella, to chciałbym wam polecić, żebyście jednak, jak ktoś nie czytał, spróbowali najpierw tę książkę przeczytać. Albo przesłuchać. Myślę, że jest tego warta, a jeśli wcześniej nie czytaliście i obejrzycie to streszczenie, to poniekąd wam to może zepsuć zabawę. Mówię to, żeby mieć czyste sumienie. Oczywiście nie musicie mnie słuchać, możecie dalej oglądać to streszczenie, jak wolicie w ten sposób się zapoznać z fabułą. Tak więc, dam wam teraz moment na zastanowienie się, czy chcecie zostać ograbieni z tego elementu zaskoczenia, czy też nie. Dobra, to ja mam rączki czyste, przejdźmy do zabawy. Zanim o książce, dwa słowa o autorze. Nie chcę się tu jakoś bardzo rozwodzić nad biografią Orwella, bo wydaje mi się, że to streszczenie tak czy siak będzie długie. A jak ktoś jest zainteresowany jakąś bardziej szczegółowym bardziej życiorysem tego autora, to jest wiele źródeł, z których można się dowiedzieć na jego temat.
Nawet do jednego wrzucę link, bo jest całkiem przystępny film na YouTubie. Powiem tylko takie podstawowe rzeczy. Tak naprawdę George Orwell nazywał się Eric Arthur Blair. Urodził się w 1903 roku w Indiach. Były czasy kolonializmu, było coś takiego jak Indie Brytyjskie. To miasto, w którym się rodził, nazywało się Motihari. Miejscem śmierci Orwella był już Londyn. Pożył niedługo, bo tylko 47 lat. Swoją pierwszą książkę, swoje pierwsze dzieło opublikował w roku 1933. Wtedy też nadał sobie pseudonim George Orwell. To nie jest jakiś niespotykany wśród pisarzy, jak zapewne wiecie. Takim głównym wnioskiem, który można wyciągnąć, zapoznając się z życiorysem Orwella, jest to, że na tyle, na ile możemy się o nim czegoś dowiedzieć, można dojść do wniosku, że to był po prostu dobry człowiek. Gardził tym, co złe. Gardził wtedy brytyjskim kapitalizmem, który no, dla zwykłego człowieka no, był dość okrutny. Gardził oczywiście Stalinem, gardził Hitlerem, gardził inteligencją, wśród której nie chciał się obracać. A to, co go najbardziej interesowało, to było życie tak zwanych zwykłych ludzi. Do tego stopnia go to interesowało, że przez pewien czas prowadził życie tułacza, to znaczy chwytał się takich zwykłych prac fizycznych i przebywał wśród osób no, tych niezamożnych, dużo przesiadywał w takich pubach dla klasy robotniczej. Twierdził zresztą, że w takich właśnie zwykłych pubach można zaczerpać więcej takiej życiowej mądrości niż na spotkaniach inteligentów, którzy w sumie tak naprawdę nie wiedzą, czym jest prawdziwe życie, bo mają to w dupie. Można powiedzieć, że rok 1984 to jest dzieło jego życia. Kończył je podczas właśnie ostatnich lat swojej egzystencji, już jak chorował i dużo czasu w szpitalach spędzał. A w swojej literaturze chodziło mu o to właśnie, żeby demaskować zło, złe intencje, jakie ma władza. Stąd właśnie chociażby Folwark zwierzęcy, czy też ta antyutopijna powieść, która zresztą była długo zakazana nawet u nas, bo wiadomo, jak był ZSRR, to im się średnio mogło podobać to, co tu jest opisane. I prawdopodobnie jak jesteście starsi, albo jesteście, raczej nie jesteście aż tacy starsi, wasi rodzice najprawdopodobniej nie mogli tego czytać, nie mogli tego nigdzie dostać, jak powiedzmy chodzili do szkoły. Tak zgaduję, że tak było. Nie wiem, możecie podpytać, czy to prawda. Obecnie nie mam takiej stuprocentowej pewności, ale dotarłem do jakiejś informacji, że w Chinach jest problem z tą książką, że chyba nie można jej, nie wiem, czy jest zakazana, czy nie można jej w internecie ani informacji znaleźć. No, coś może być na rzeczy, bo są pewne punkty wspólne. Chyba. Z tym, że zaznaczam, nie chcę się wypowiadać w kontekście Chin, bo mało tak naprawdę wiem o Chinach. Wiecie, jak to jest z Chinami? Coś się gdzieś przeczyta czasem. Często te informacje są mocno podkręcane. Zresztą też nie po to tutaj jestem, żeby się z wami dzielić jakimiś swoimi przemyśleniami na temat świata. Ja chcę wam to po prostu streścić. Tyle o Orwellu. Przechodząc już do samej książki. Rok 1984. To powieść o tym, że na świecie jest pandemia nowego wirusa. Choroby, która no, w jakimś tam procencie jest śmiertelna. Po jakimś czasie naukowcy wynajdują szczepionkę i rządy z prawie wszystkich państw na świecie chcą, żeby jak najwięcej ludzi się zaszczepiło, więc wprowadzają jakieś różne metody, żeby to usprawnić. Tak naprawdę to nie. Tak naprawdę ta książka w ogóle nie ma z tym nic wspólnego. Tak naprawdę jak spotykacie kogoś, to szczególnie ze względu na pandemię, ale też inne wydarzenia, które mają obecnie miejsce na świecie, reaguje słowami: no, to jest dosłownie jak w roku 1984 Orwella. To jest to samo. Dzieje się to, co Orwell przewidział. Neomarksizm. To jest właśnie to, co Orwell przewidział. Powiedzcie mu wtedy, żeby zamknął mordę, bo albo tej książki nie przeczytał, jeśli tak mówi, albo jej nie zrozumiał. Ale podejrzewam, że raczej to pierwsze, bo tak jak wspominałem wcześniej, to jest książka napisana w bardzo prosty sposób, więc
Nie wiem, co tu jest nie do rozumienia. Ktoś to gdzieś podchwycił. Bardzo często jakieś takie środowiska... Przepraszam, że nie będę w tym momencie neutralnym, ale taka jest prawda. Bardziej prawicowe i kłapią dziobem o tym, jaki to jest właśnie... To jest to, co się dzieje teraz na świecie, nie? To, że geje chcą brać ślub, to, że się szczepić trzeba na choroby, to jest dokładnie Orwell. Jesteśmy bardzo daleko od tego, jak wygląda świat przedstawiony w tej powieści. To, co jest w niej zawarte, to jest po prostu fantazja autora na temat antyutopijnego świata, czyli takiego idealnego inaczej. Jeden z najczarniejszych scenariuszy dotyczących ziemskiego porządku, jaki można sobie wyobrazić. Fakt. Istnieją jakieś sytuacje, które można nazwać mniej lub bardziej analogicznymi, ale to, tak jak wspominałem wcześniej, bardziej jakbyście mieszkali w Chinach chyba, albo właśnie w ZSRR. Ja się zgadzam, że świat jest momentami chory i gówniany, ale to nie znaczy, że to jest to, nie? Dobra, na początku postaram się wam pokrótce przedstawić, jak wygląda świat, w którym przychodzi żyć naszemu głównemu bohaterowi Winstonowi Smithowi. Te fakty, które wam będę teraz podawał, one nie są serwowane na samym początku tej powieści. Wielu rzeczy dowiadujemy się na przestrzeni całej książki, ale uznałem, że łatwiej to będzie tak uporządkować. Najpierw opowiem wam, jak wygląda ten świat, a później przejdziemy już do samej historii. Więc mamy rok 1984. Winston Smith jest mieszkańcem Londynu. Tego samego Londynu, który kiedyś był stolicą Wielkiej Brytanii, a teraz, znaczy się, gdy to się dzieje, to już nie jest ani stolicą, ani Wielkiej Brytanii, gdyż nie ma ani Wielkiej Brytanii, ani nie ma stolic. Londyn to teraz zwykłe miasto leżące w Oceanii, która jest jednym z trzech mocarstw, na które składa się świat. Taką mapkę znalazłem w necie i ona obrazuje to, co Orwell opisuje. Są trzy mocarstwa. Oceania, Wschód Azja i Euroazja. I jak widzicie, na Oceanię składają się tereny obu Ameryk, Australii, Południowej i Wschodniej Afryki oraz Wysp Brytyjskich. Polska w tej układance należy wraz z resztą Europy i Rosją do Euroazji, zaś Wschód Azja to są Chiny, Japonia, chyba no ogólnie odległe od nas tereny. To, co jest zaznaczone na szaro, to tak zwana ziemia niczyja, o którą trzy główne mocarstwa toczą ciągle wojny. Przechodzą więc te ziemie z rąk do rąk, strefa wpływów się tam zmienia. Dlaczego tak się dzieje, to później wam opowiem. Nie będziemy się skupiać na tym, co się dzieje na terenie Euroazji oraz Wschód Azji i to nie dlatego, że jestem leniwy i mi się nie chce tego robić. Po prostu nie wiemy. Nie wiemy, co tam się dzieje, bo świat widzimy oczami Winstona Smitha, który jest mieszkańcem Oceanii, a mieszkańcy Oceanii są pozbawieni informacji na temat tego, co się dzieje poza oceanem. O skuteczne odizolowanie mieszkańców tego mocarstwa od innych części świata dba partia. Partia, która się nazywa Angsot. Do niej przejdziemy za chwilę, bo po wyjaśnieniu podziału świata jeszcze należałoby wyjaśnić, jak wyglądał podział społeczeństwa. Zasadniczo ludność w tej powieści dzieli się na trzy, że tak powiem, klasy. Najniższa to prole. Prole stanowiły jakieś 85% społeczeństwa i była to tak zwana klasa robotnicza. Sytuacja społeczna była tak sprytnie rozegrana, że prole nie mieli oni aspiracji, gdyż nie było żadnych szans na to, żeby mogli się wybić jakoś wyżej. Do tego cały czas trwała wojna, w losowych miejscach spadały bomby dość regularnie. Ta klasa żyła więc w ciągłym takim poczuciu niebezpieczeństwa, przez co też ciężko im było aspirować o cokolwiek więcej niż jakieś bezpieczeństwo swoje i rodziny oraz powiedzmy przyziemne rozrywki. Była co prawda jakaś loteria niby, która była taką mrzonką nadziei i oni tym żyli, licząc na to, że właśnie ich los się może odmienić wygraną na loterii, ale to była chyba ściema. Nikt tam niczego tak naprawdę nigdy nie wygrał. Ponad prolami, przynajmniej teoretycznie, społeczną pozycję zajmowali członkowie partii zewnętrznej. Kurde, a ja bym miałem to rozpisywać. Tu prole. Później jest partia zewnętrzna. I do niej należy nasz bohater Winston Smith. I można powiedzieć, że na pracy właśnie tej grupy społecznej opierał się cały sukces
Anksocu. Przynajmniej większość tego sukcesu. Członkowie tej partii pracowali w ministerstwach, które zajmowały się tym, żeby ten ustrój trzymał się kupy. To były ministerstwa pokoju, ministerstwo miłości, ministerstwo prawdy i ministerstwo obfitości. Winston pracował w ministerstwie prawdy. Jako że pracował w ministerstwie prawdy, to jego praca polegała na kłamaniu. Taki znak rozpoznawczy tych ministerstw, jeśli jego nazwa przedstawiała coś, to oznaczyło, że robią dokładnie coś odwrotnego. Chodziło o to, że kluczem do utrzymania obywateli w ryzach dla partii było aktywne zarządzanie przeszłością. Czyli po prostu permanentne kłamanie i zakrzywianie historii. Żeby wam to przedstawić, to przeczytam fragment o tym, jak wyglądała praca Winstona. Otrzymane przez niego notatki dotyczyły artykułów i komunikatów uznanych obecnie z takich lub innych względów za wymagające przerobienia, czy też, jak to urzędowo określono, sprostowania. Na przykład z relacji w The Times z 17 marca wynikało, że dzień wcześniej Wielki Brat, zaraz mi powiem kto to, przepowiedział w swoim wystąpieniu, iż na froncie południowo-indyjskim będzie panował spokój, a ofensywa euroazjatycka rozpocznie się w Afryce Północnej. Tak się jednak złożyło, że euroazjatyckie dowództwo naczelne zdecydowało się przeprowadzić natarcie nie w Afryce, lecz w południowych Indiach. Należało więc odpowiednio przerobić akapit przemówienia Wielkiego Brata, aby przepowiedział to, co się rzeczywiście wydarzyło. Takie, powiedziałbym, sprytne. Więc Winston był takim małym trybikiem w ogromnej maszynie, która kontrolowała przeszłość. Proces ten był dla Anksocu kluczowy, gdyż ludzie, czy to prolowie, czy członkowie partii zewnętrznej, dzięki temu nie zdawali sobie sprawy z tego, że kiedyś było inaczej. Po prostu nie mieli porównania. Tłumacząc, gdyby ktoś wam zaproponował, bądź po prostu podał na obiad psią karmę, to bylibyście tym zniesmaczeni. Prawdopodobnie nie chcielibyście jej zjeść, bo dlaczego mielibyście jeść psią karmę? Ale hipotetycznie, gdyby była taka sytuacja, że od urodzenia jedyne co dostawalibyście na obiad, śniadanie i kolację, to byłaby psia karma i tak by było przez całe wasze życie, przez wszystkie lata, to gdyby dziś ktoś wam dał na obiad psią karmę, to prawdopodobnie nie bylibyście rozczarowani. Po prostu wasz umysł by nie wiedział, że można jeść coś innego. Nie znalibyście alternatyw i po prostu zeżarlibyście to pedigree, czy co to tam. Taki był między innymi cel zmieniania przyszłości. Wmówić ludziom, że jest jak jest, że nie ma co narzekać, bo przecież zawsze tak było. A ci, którzy czuli się źle, wydawało im się, że coś jest nie tak, zaczynali kombinować się za dużo, nad tym wszystkim zastanawiać. Trafiali prędzej czy później do piachu, gdyż członkowie partii zewnętrznej to była klasa społeczna, która doświadczała niewiarygodnych wręcz rozmiarów inwigilacji. Zacznijmy od tego, że każdy członek partii miał w domu coś takiego, co się nazywało teleekran. I całkiem nieźle to Orwell przewidział, że coś takiego może mieć miejsce. To był, powiedzmy, taki obraz. To takie narzędzie partii, które nadawało jakieś komunikaty, często za pośrednictwem twarzy Wielkiego Brata. Jeszcze będę mówił, że to jest Wielki Brat. W wolnych chwilach leciała z tego ekranu jakaś kiepska muzyka, ale głównym celem tego teleekranu było to, że on się też widział. Czyli widział wszystko, co w domu robisz, ten teleekran. Wisiał i cię obserwował 24 na dobę. Nie można było tego cholerstwa wyłączyć, a mało tego, nie było tak, że były tylko w domu, one były wszędzie. Na korytarzach jakichś, w sklepach, na dworze nawet. Gdzie żeś nie poszedł, tam się praktycznie byłeś w zasięgu tego teleekranu. Wiadomo, że nie w 100%, ale pewnie to jeszcze rozwijali. Ale były wszechobecne. Były wszechobecne teleekrany. Prawda, nie miały jakiejś takiej jeszcze wyszukanej techniki potrafiącej czytać w myślach, ale domyślnie po drugiej stronie teleekranu byli ludzie, którzy obserwowali cię do tego stopnia, że nawet jak miałeś minę nietęgą, jakąś taką wątpiącą, to już mogło być podejrzane. I za takie coś mogła cię już grozić ewaporacja. Czym była ewaporacja?
zapytacie. Ewaporacja to był sposób na pozbycie się niewygodnych obywateli, członków partii zewnętrznej właśnie głównie. I to nie chodziło tylko o to, że oni zostali zabijani. Oni byli kancelowani, bym powiedział. Ale nie tak jak obecnie się kogoś kanceluje, że po prostu nie, mniej ról dostaje w filmach czy przez jakiś czas. To było takie twarde kancelowanie. Po prostu wymazywało się takiego człowieka z historii. Czyli powiedzmy był chłop i gdzieś tam były o nim wzmianki, gdzie się urodził, coś tam, może nie wiem, kiedyś w jakiejś gazecie coś o nim było, czy był zapisany do jakiegoś kółka szachowego i w momencie, gdy był ewaporowany, no to się go gumkowało z każdego możliwego miejsca, w jakim się zapisał i tym się też zajmowało ministerstwo, w którym pracował właśnie Winston Smith. Także mieli dość potężne narzędzia do ustawiania sobie społeczeństwa tak, jak im się to podobało. Ważne określenia, to których nie zapisałem, to był anksoc, ewaporacja. No i mogłoby się wydawać, że to wszystko jest, że to popłynął Orwell za bardzo, że no przecież jakby zamyśli ludzi tam likwidowali, to przecież zaraz by tych ludzi w ogóle nie było, bo nie da się opionować myśli, bo jednak mózg ludzki jest taki, a nie inny i no w 100% nad nim nigdy nie panujemy. I tutaj wchodzi kolejny termin, który nazywa się dwójmyślenie. Dwójmyślenie to był sposób na uniknięcie. Jest dość skomplikowany, żeby nie powiedzieć posrany termin, więc żebyście dokładnie zrozumieli, o co chodzi, to pozwolę sobie ponownie skorzystać z fragmentu książki. Dwójmyślenie oznacza przede wszystkim wyznawanie dwóch sprzecznych poglądów, wierzenie w oba naraz. Partyjny inteligent wie, kiedy powinien zmienić swoje wspomnienia, a zatem w pełni się orientuje, że przekręca fakty. Równocześnie jednak dzięki dwójmyśleniu święcie wierzy, iż prawda nie została pogwałcona. Proces ten musi być świadomy, gdyż inaczej brakowałoby mu precyzji, a zarazem bezwiedny, aby człowiek nie zdawał sobie sprawy z faktu dokonania fałszerstwa, bo to mogłoby wywołać w nim poczucie winy. Jak ktoś wam będzie kiedyś właśnie pieprzył o tym, że obecnie jest dokładnie jak w roku 1984 Orwella, to spytajcie, czy wie, co to jest dwójmyślenie. Jak nie będzie wam w stanie wytłumaczyć tego terminu, to znaczy, że pierdoli głupoty, po prostu nie czytał. Czyli tak, członkowie partii zewnętrznej byli kontrolowani przez teleekrany, policję myśli, czyli taką policję zajmującą się łapaniem właśnie złych myśli. Nie wiem dokładnie jak to było, oni chyba właśnie przez te teleekrany patrzyli, z tego co rozumiem. A jeśli ktoś właśnie myślał nie w taki sposób, jakby partia chciała, to to się nazywało myślozbrodnia. Spokojnie, zaraz będzie łatwiej. Po prostu muszę wam to wszystko opowiedzieć, żeby przejść do fabuły, żeby potem się nie zatrzymywać pod co dwie sekundy. Więc używało się dwójmyślenia. Jeśli ono zawodziło, to dochodziło do myślozbrodni, której następstwem była ewaporacja. Istniały jeszcze inne formy kontroli, jak na przykład to, że członek partii zewnętrznej nie miał za bardzo prawa do wolnego czasu. Takie na przykład pójście na spacer bez celu nie musiało od razu kończyć się ewaporacją, ale już było podejrzane, było samo w sobie. No, nie robiło się takich rzeczy, żeby nie wzbudzać podejrzeń. Tego typu zachowanie określano sobizmem, czyli po prostu spędzanie czasu z samym sobą w celu zabicia go. To był sobizm. I jeszcze jeden ciekawy sposób na inwigilację istniał, mianowicie były nim dzieci. Dzieci, jak wiadomo, łatwo zmanipulować. Uczono je w szkole, że bycie dziś nazwalibyśmy to 60. To jest w ogóle największa cnota, jaka może być, że jak jesteś 60, to jesteś taki. Wtedy za bardzo to było pozytywnie postrzegane, dziś momentami jest to zbyt negatywne. Dlatego zdarzały się sytuacje, w których rodzice byli podpierdalani przez własne dzieci. Wystarczyło, że dzieci podsłuchały na przykład, że rodzice coś mówią nieprzychylnego i już od razu szły na policję myśli to zgłosić, że o mój stary powiedział to i to, proszę go aresztować. Tak było.
Szkoła to jest, to była duża broń w tym ustroju, gdyż no, takie dzieci nie znały innego świata, nie? I teraz tak, kończąc już te takie pojęcia z dupy, zarówno myśl o zbrodnia, jak i dwójmyślenie, jak i ten sobizm, to są słowa należące do nowomowy. I nowomowa to jest dość istotna sprawa w tej powieści, bo Orwellowi tak się to spodobało, to pojęcie, znaczy nie spodobał mu się pewnie sam pomysł, ale spodobało mu się to, że na to wpadł, że poświęcił już po zakończeniu historii taki osobny rozdział na to, żeby wytłumaczyć, o co chodzi w tej nowomowie. Najprościej mówiąc, jest to wymyślony przez partię osobny język bazujący na starym języku, który ma na celu jeszcze bardziej może nie inwigilować, ale trzymać za mordę społeczeństwo. W momencie, gdy dzieje się akcja powieści, nowomowa jest czymś w miarę nowym, nie jest jeszcze aż tak rozwinięta. Orwell, wyjaśniając jej zasady, tutaj sugeruje, że do w pełni rozwinięcia potrzebne by było jeszcze 66 lat, czyli w roku 2050 już nowomowa całkowicie miałaby zastąpić tę normalną mowę. Podstawowym założeniem nowomowy było to, żeby uszczuplić język do granic możliwości. Po co? Po to, żeby pozbawić ludzi w ogóle opcji krytycznego myślenia. Tak wychodzili z założenia, że jeśli człowiek nie nauczy się słów, dzięki którym będzie mógł krytycznie myśleć, to nie będzie krytycznie myślał, bo nawet w myślach nie będzie znał tych słów, więc jak ma w ogóle? Tak więc poza usunięciem jakichś słów niepotrzebnych, jak na przykład Bóg, czy nie wiem, samorealizacja, kto takiego słowa potrzebował? W nowomowie chodziło też jeszcze o to, żeby te słowa ze sobą jakoś łączyć. Czyli na przykład nazwa partii jest dobrym przykładem, zamiast mówić angielski socjalizm, lepiej po prostu powiedzieć angstoc, po co tracić czas na głupoty. I te pojęcia jak na przykład myśl o zbrodnia czy dwójmyślenie to też są takie zbitki słów, które można było rozwinąć do szerszej definicji. Sobizm to jest generalnie spędzanie wolnego czasu z samym sobą. I można to po prostu nazwać sobizmem, bo tak łatwiej, nie? No, ale mimo, że pojęcie nowomowy jest przez Orwella, tak jak mówiłem, dość mocno tutaj grzane, to nie musimy się tym aż tak przejmować, ponieważ pewnie też na potrzeby tego, żeby ta historia miała taki rozwój, jak ma Orwell właśnie założył, że to jest dopiero w powijakach, że są jakieś elementy tego, ale no, ludzie jeszcze normalnie gadają, tak jak my. Wracając do społeczeństwa, trzecią klasą po prolach i partii zewnętrznej była partia wewnętrzna. O niej przez większość książki wiemy niewiele. To była najbardziej ekskluzywna grupa, jakiś, nie wiem, 1% społeczeństwa, czy nawet nie, która zajmowała się kontrolowaniem członków partii zewnętrznej. Oni mieli swoje przywileje, czyli mieszkali w lepszych mieszkaniach, bo nawet mieli swoją służbę, mogli jeść prawdziwą czekoladę, jakieś pić prawdziwe wino. Coś nie do pomyślenia dla partii zewnętrznej, która odżywiała się gównem, mieszkała w gównianych warunkach i gówno miała w ogóle do gadania. Czyli to była taka, powiedzmy, elita. I nad nimi był już tylko Wielki Brat. Przedstawiany jako taka twarz wąsata, która przemawiała często z teleekranu. Właśnie, komunikując jakieś pozytywne bądź negatywne, ale częściej pozytywne wieści. Wielki Brat był tworem idealnym, którego po prostu należało kochać i zgadzać się z nim we wszystkim, co mówi. Nie ma nikogo, kto widziałby Wielkiego Brata na żywo, ale też nikt nie ma odwagi negować jakoś jego istnienia, bo jak wiadomo, co. Okej, mam nadzieję, że w miarę udało mi się wam nakreślić strukturę tego uniwersum. Trochę to trwało, ale wydaje mi się, że musiałem to zrobić w ten sposób, bo jakbym się wam wziął do opowiadania fabuły, a nie wiedzielibyście, jak to uniwersum wygląda, to co chwilę zamiast skupiać się na fabule, musiałbym tłumaczyć, o co chodzi w ogóle. Więc podkreślam jeszcze raz, w trakcie książki te wszystkie informacje, które wam teraz podałem, to się dowiadujemy o nich systematycznie, ale na potrzeby streszczenia zrobiłem to tak. Teraz możemy przejść do fabuły, już na szczęście. Część pierwsza, rozdział pierwszy. Tak jak już wspomniałem, mamy rok 1984, jest kwiecień
i piździ. 39-letni Winston Smith wchodzi do swojego bloku, który nazywa się Blokiem Zwycięstwa. To jest dość popularne nazewnictwo różnych rzeczy w tym świecie. Jest blok zwycięstwa, kawa zwycięstwa, papierosy zwycięstwa, czekolada zwycięstwa, jeans zwycięstwa. Cechą wspólną tych wszystkich rzeczy, poza tym, że mają tę samą nazwę, przydrostek ten sam w nazwie, jest to, że wszystkie są skrajnie gówniane. Blok się rozpada, papierosy są niezbite, jak się przykręci pionowo w dół, to cały tytoń z nich wylatuje. Jeans pachnie i smakuje jak trucizna, a czekolada ma smak największego życiowego rozczarowania. Z mieszkania Winstona jest widok na jego miejsce pracy, Ministerstwo Prawdy. Jest to wielki budynek, na którego fasadzie widnieje wielki napis mówiący, że wojna to pokój. Jak to było? Wojna to pokój, wolność to niewola, ignorancja to siła. To taki, wiecie, typowy oceański slogan, jeden z tysięcy sposobów na to, żeby głosić propagandę. W momencie, gdy poznajemy naszego głównego bohatera, w jego życiu ma miejsce dość istotne wydarzenie. Otóż Smith pod wpływem jakiegoś szalonego impulsu dokonał rzeczy nie do pomyślenia. Otóż wiecie co zrobił? Kupił notes w sklepie dla proli. I mało tego, oprócz tego notesu kupił też pióro do pisania w tym notesie. I jakby było mało, to on tym piórem, w tym notesie, czy tam zeszycie, postanowił pisać pamiętnik. Gość zwariował. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie to, że mieszkanie Smitha miało taką dość nietypową cechę budowlaną. Otóż w mieszkaniu znajdowała się taka wnęka, w której prawdopodobnie kiedyś była biblioteczka na książki. I jak w tej wnęce sobie Winston ustawił fotel i tak głęboko usiadł w tym fotelu, to teleekran go wtedy nie widział. Tak się akurat złożyło. No więc w tym fotelu, z tym notesem, Winston postanowił pisać pamiętnik. Rozpoczął od dzielenia się wrażeniami z pobytu w kinie. Był se w kinie i tam leciał film dokumentalny o tym, jak oceańskie wojsko morduje uchodźców. W sensie oni tam płyną na jakimś statku chyba i podlatuje helikopter i tam strzela i jak to się dzieje, to całe kino się śmieje w ogóle i jest mega ubawione tym widokiem. Można powiedzieć, że w pewien sposób w tej książce ludzkość zatoczyła koło, bo no jak wiemy, w tych czasach takich starożytnych to pokazy, w których nie wiem, na przykład lew zjada człowieka i ludzie oglądali to na żywo i byli zachwyceni. Po jakimś czasie Winston jednak zmienia tematykę i postanawia opowiedzieć o czymś, co mu się przydarzyło w pracy. Otóż w pracy Smitha była taka tradycja, pewnie nie tylko u niego, pewnie w każdym ministerstwie, że chyba raz dziennie była przerwa na tak zwane 2 minuty nienawiści. Polegało to na tym, że wszyscy pracownicy ministerstwa zbierali się przed ekranem, na którym wyświetlany był wizerunek niejakiego Emanuela Goldsteina. I to był gość, który kiedyś podobno konspirował przeciwko partii. I udało mu się uciec. I teraz niby prowadzi jakiś podziemny front wyzwoleńczy, czy coś w tym stylu. Jest w każdym razie największym wrogiem partii, przez co jest też największym wrogiem wszystkich obywateli. I na tych 2 minutach nienawiści po prostu puszczano jego twarz, jak coś mówi. I ludzie dostawali szału chuja po prostu. Wszyscy się odpalali, krzyczeli, darli się, że go zabiją, że w ogóle... Nie wiem, do czego to porównać. Kto bardziej był oburzony na widok tego gościa, ten pewnie lepiej wypadał na tym. Coś jak w sekcjach komentarzy pod niedawnym postem Antoniego Królikowskiego. Tylko, że dużo bardziej, bo tam jednak nikt nie chciał chyba Antoniego zamordować. No i dobra, podczas tego rutynowego, codziennego wydarzenia stała się rzecz niesłychana. Winston przez może sekundę, może dwie, może 3. Spotkał się wzrokiem z gościem z partii wewnętrznej. I on w tym wzroku zobaczył, że ten koleś z partii wewnętrznej nie kupuje tego wszystkiego. Podobnie jak Winston, bo Winston jest rebelem wewnętrznym. Jest
W sensie robi to wszystko, co robią ci partyjnacy zewnętrzni, ale w środku czuję poczucie, że tak nie powinno być. I to przecięcie się wzrokiem z tym gościem, który się nazywał Lekka skucha, przez całe streszczenie źle wymawiałem nazwisko tego gościa. Na szczęście przy montażu sprawdziłem i to się czyta O'Brien, więc będę wklejał to, jak mówię teraz, O'Brien, żeby wam nie mieszać w głowie i żeby nie wyjść na głupka. O'Brien. Spotkanie się oka jego i oka jego na te parę sekund praktycznie zmieniło życie Winstona. On sobie pomyślał, że jest nadzieja, że są ludzie, którzy myślą tak jak on i oni są wyżej od niego i może to jest właśnie przepustka do tego, aby jakoś, nie wiem, kurwa. Bo w każdym razie wyobraźcie sobie, jak ekscytujące musiało być życie naszego głównego bohatera, że fakt przecięcia się wzrokiem z kimś na kilka sekund po prostu stało się automatycznie najważniejszym wydarzeniem w jego 39-letnim życiu. Oprócz tego wydarzenia Winston zaznaczył jeszcze, że taka brunetka młoda działu literatury się na niego gapiła przez chwilę. Tego już nie był taki zadowolony, bo bał się, że ona jest agentką policji myśli i że ma na niego oko, że widzi, że on jest, wiecie, że myśl o zbrodnie popełnia. Nastawienie Winstona do tej dziewczyny było więc bardzo negatywne. I nie przesadzam mówiąc, że było bardzo negatywne, a nawet nie dopowiadam poniekąd i pozwolę sobie znowu przeczytać fragment, żebyście wiedzieli, jak bardzo to negatywne nastawienie było. Winstonowi udało się skierować gniew z twarzy na ekranie ku ciemnowłosej dziewczynie. Żywe, wspaniałe obrazy rozbłysły w jego myślach. Okłada ją gumową pałką, aż pada martwa. Przywiązuje do pala tak, jak oprawcy świętego Sebastiana i szpikuje strzałami. Gwałci ją i w chwili orgazmu podżyna jej gardło. Znacznie jaśniej niż kiedykolwiek przedtem zdał sobie sprawę, dlaczego tak bardzo jej nienawidzi. Nienawidzi jej, ponieważ jest młoda, ładna i aseksualna, ponieważ chce z nią pójść do łóżka, a nigdy nie będzie mógł. Wesoło, co? Pewnie sobie pomyśleliście teraz, że ten nasz główny bohater to jakiś mocno jest... no nienormalny. I w normalnej sytuacji pewnie bym się z wami zgodził, ale nie wiem, czytając tę książkę, ciężko tutaj kogokolwiek oceniać, bo ci ludzie mają sprane mózgi i po prostu tego typu myśli to nie było coś niezwykłego, nie? Oni byli uczeni do tego typu myślenia. To jest chory świat. Wiecie co w tym świecie jest największą rozrywką dla dzieci? Publiczne egzekucje. Dzieci po prostu uwielbiają w tym świecie chodzić na publiczne egzekucje i oglądać, więc o czym w ogóle rozmawiamy. Na koniec swojej pamiętnikowej sesji Winston wpadł w ogóle w jakiś szał i zaczął pisać tylko wielkimi literami w tym notesie: precz z wielkim bratem, precz z wielkim bratem, precz z wielkim bratem, precz z wielkim bratem, precz z... Na chwilę później usłyszał pukanie do drzwi i się zesrał prawie. Część pierwsza, rozdział drugi. Zesrał się prawie, bo myślał, że to policja myśli, już go namierzyła. Pomyślał sobie nawet, kurde, jacy oni są szybcy. Ale okazało się, że nie, że to tylko sąsiadka pani Parsons przyszła, bo jej się w zlew chyba zatkał, czy tam coś chciała, żeby jej pomógł. Nasz bohater jej oczywiście pomógł, po czym dostał w łeb z procy od jej syna, bo ten syn akurat był w złym humorze. Dlaczego był w złym humorze? Bo jego stary nie wrócił do domu dostatecznie szybko, żeby go zabrać na publiczne egzekucje i dzieci, jak wtedy nie mogły iść na publiczne egzekucje, to były wściekłe. Po tej sympatycznej wizycie Smith wrócił jeszcze na chwilę do skrobania w pamiętniku. Pisał w nim tam sen sprzed 7 lat, w którym tajemnicza postać miała mu powiedzieć, że spotkałem się w miejscu, w którym nie mam roku. I on przez 7 lat się jakoś specjalnie tym snem nie przejmował, ale po tym wydarzeniu w pracy, mianowicie tym spotkaniu się wzrokiem z O'Brienem, sobie uświadomił, że ten głos, który 7 lat temu do niego mówił w tym śnie, to był właśnie jego głos. Nie wiem, jakim cudem doszedł do takiego wniosku, ale był przekonany. Jego przemyślenia na ten temat przerwał mu głos z teleekranu, który poinformował, że Oceania odniosła jakieś tam zwycięstwo gdzieś tam. Chwilę później podano jednak informację o tym, że zmniejszony zostanie albo zostaje zmniejszony przydział czekolady na obywatela. A później poleciała jakaś pozytywna, patriotyczna pieśń. Czyli już wtedy stosowano metodę kanapki informacyjnej, tak?
Nie wiem, czy tego nie wymyślam, ale ktoś mi chyba kiedyś opowiadał, ktoś, kto był na jakimś szkoleniu dla menadżerów, czy czymś takim, że tak się uczy kierowników czy menadżerów sprzedawania złej wieści pracownikowi. Czyli najpierw mówisz coś pozytywnego, potem przekazujesz tą złą wieść i na koniec znowu mówisz coś pozytywnego. I to jest taka kanapka, czyli nie wiem, czy to już wtedy istniało, czy... Nie ma w ogóle żadnego znaczenia. A wspomniałem wam, że Winston jest alkoholikiem? Nie wspomniałem. A to wasz, cały czas ten gin zwycięstwa pije i w sumie co mu się dziwić? Co innego mu w życiu zostało? Część pierwsza, rozdział trzeci. W tym rozdziale się w sumie nic takiego ciekawego nie dzieje. Winstonowi śni się matka, ale jeśli chodzi o matkę, to ciekawsza historia będzie później z tym związana, więc teraz nie będę tego tematu poruszał. Następnie nasz bohater wstaje i bierze udział w obowiązkowym rozruchu, który wygląda tak, że rano zawsze trzeba wstać i na teleekranie się pojawia stara fitnessiara i każe ćwiczyć obywatelom. Ma tam jakiś swój przedział, ma ćwiczenia dla przedziału wiekowego, w którym Winston się znajduje i to działa w ten sposób, że jak jest ćwiczenie, że Winston ma dotknąć palcami od rąk podłogi bez zginania kolan i tego nie robi, to ta baba mówi do niego bezpośrednio: ty Smith, rób to, bo jak nie, to w łeb. Nie wiem do końca, jak technicznie to jest rozwiązane, ale tak to działa. Zwolnień z WF-u nie było wtedy, prawdopodobnie. Część pierwsza, rozdział czwarty. W tym rozdziale autor opisuje nam trochę szerzej, jak wygląda dzień w pracy naszego bohatera. O tym jednak wspominałem wcześniej, więc nie będę się jakoś bardzo nad tym pochylał. Wspomnę jedynie, że tego dnia Smith wśród rutynowych zadań dostał jedno bojowe. Wymagało ono wymyślenia jakiegoś całego życiorysu, jakiegoś bohatera wojennego, który nigdy nie istniał. I nasz bohater tę robotę lubił tak naprawdę. Było to jedyne kreatywne zajęcie, na które mógł sobie pozwolić i był w tym dobry. Nie myślał za bardzo, że w ten sposób sam się przyczynia do tego beznadziejnego stanu rzeczy, który go otacza. Po prostu cieszył się tym, że może sobie coś porobić. Część pierwsza, rozdział piąty. W piątym rozdziale części pierwszej Winston Smith idzie na przerwę obiadową na stołówkę. Tam poznajemy jego kolegów i tutaj chodzi raczej o to angielskie znaczenie słowa kolega, czyli po prostu ktoś, kogo znasz z pracy, nie taki kolega, że z nim pójdziesz wieczorem gdzieś. Pierwszy z nich nazywał się Sim, tak się to pisało. To mało istotny w ogóle bohater. Na tyle mało istotny, że nie musi być w ogóle na tej tablicy. On tam się mało przewija. On był pracownikiem, zajmował się chyba tworzeniem tego słownika nowomowy. Jedyne, co o nim można powiedzieć, tak szerzej, to mimo, że był takim bardzo zaciekłym partyjniakiem, takim już do szpiku kości można powiedzieć, że złym. Na przykład opowiadał, jak wielką radość mu sprawiało oglądanie publicznej egzekucji i się dziwił, że Smith z takiej świetnej rozrywki nie skorzystał. Mimo tego nasz bohater miał jakieś takie, podskórnie czuł, że czeka go ewaporacja prędzej czy później, gdyż jest zbyt ogarnięty. Za sprytny po prostu na partyjniaka się Winstonowi wydawał. Potem się przysiadł do nich mąż sąsiadki, który, no czyli jego sąsiad po prostu, nazywał się Parsons i on był z kolei takim partyjniakiem idealnym, był głupi i poświęcał się temu, co partia wymaga od partyjniaków po prostu w 100%. Pracował ciężko, poza pracą zajmował się jakimś wolontariatem, nie wiem, tam w fabryce broni, czy na jakiejś świetlice jakieś gówno odwalał. No po prostu idealny partyjniak. No i taką jego cechą, jakby to powiedzieć, znakiem charakterystycznym było to, że się pocił mocno. Mało istotna informacja, ale tak. I co, podczas tej wizyty na stołówce wydarzyły się dwie rzeczy warte odnotowania. Po pierwsze, z teleekranu popłynęła informacja o tym, że to wspaniale, że Wielki Brat ogłosił zwiększenie przydziału czekolady. To skłoniło naszego bohatera do przemyśleń na temat tego, że jak sprane mózgi ma już społeczeństwo, skoro mniej niż 24 godziny wystarczyły na to, żeby w ogóle zmienić przekaz. Jak przecież dzień wcześniej mówił ten ekran, że zmniejszają przydział czekolady, a dzisiaj już, że super, że zwiększyli przydział czekolady i nikt się nie buntuje przeciwko temu.
zdenerwowało, nawet nie, może nie zdenerwowało tą Winstona, ale trochę zdumiony był tym. Drugim wartym odnotowania wydarzeniem było to, że ta brunetka znowu się gapiła na Smitha. Tym razem na stołówce właśnie. I no, nasz bohater był przestraszony, bo już naprawdę, jak już drugi raz się na niego gapiła, to już tak, no naprawdę myślał, że coś z nią musi być nie tak, że ona jest tej pomylicy myśli, że już go ma na oku i że, no, że już praktycznie chłop jest martwy, nie? Część pierwsza, rozdział szósty. Tutaj też się nic jakiegoś przełomowego nie dzieje. Winston znowu sobie siedzi i pisze w pamiętniku. Skupia się na dwóch tematach. Pierwszy to historia, jak kiedyś na nielegalu skorzystał z usług starej prostytutki, co groziło nawet mu karą śmierci. Strasznie był zawstydzony tą historią. A druga rzecz to opowiada o żonie swojej, bo Winston miał kiedyś żonę, to znaczy nadal ją miał w tym momencie, kiedy to pisał, tylko że był z nią w separacji od tam chyba 100 lat, bo rozwody były zakazane, nie mógł się z nią rozwieść, ale separacja była dozwolona w sytuacji, kiedy para nie mogła począć potomstwa, bo małżeństwa się zawierało tylko po to, żeby właśnie dzieci robić, nie? Tu mam zaznaczony fragment, jak ją opisuje, to nie jest jakaś bardzo istotna informacja. Opisuje w każdym razie ją jako jedną z głupszych osób, jaką poznał w życiu. O, ona się nazywa Katrina. Była prostą jak trzcina, wysoką, jasnowłosą dziewczyną o wspaniałych ruchach. Miała śmiałą, pociągłą twarz, która wydawała mu się uduchowiona. Czysta iluzja, gdyż zaraz na samym początku małżeństwa Winston doszedł do wniosku, że ma do czynienia z najgłupszym, najprymitywniejszym i najbardziej pustym umysłem, z jakim dotąd się zetknął. No tak, później jest opisywane ich życie płciowe, które było niezbyt ciekawe. Mógłby to znieść, gdyby nie musiał z nią spółkować. Ale ona była przykładnym członkiem partii, a przykładny członek partii miał na zadanie płodzić potomstwo, więc za każdym razem, jak miała dni płodne, to kazała ze sobą Winstonowi współżyć i on tego nie mógł znieść po prostu i się rozstali. Część pierwsza, rozdział siódmy. W tym rozdziale nasz protagonista ma przemyślenia. Na dużo więcej w życiu sobie nie mógł w sumie pozwolić, więc to też póki co. Tym razem jego uwaga skupia się na prolach, a konkretnie na tym, że to właśnie w tej części społeczeństwa jest nadzieja, że kiedyś się to wszystko zmieni i partia zostanie obalona. Następnie jego przemyślenia przenoszą się na kwestie historii, zaczyna się zastanawiać nad tym, jak wyglądał świat przed jego przyjściem na świat. Przegląda podręcznik do historii, który to opisuje, jak to kiedyś było w ogóle źle i beznadziejnie. Jak to przez kapitalistów dzieci musiały pracować po 12 godzin. Jaki kościół był okropny. Przypomina mu to dość znaczące wydarzenie z jego życia. I tu muszę wam opowiedzieć tę historię. Otóż zanim do władzy doszła, nie ma już tego tutaj, partia, to ona zdobyła tę władzę rewolucją. I ta rewolucja miała kilku przywódców, jednym z nich był ten Goldstein właśnie. I na końcu się okazało, że z wszystkich tych przywódców, którzy brali udział w rewolucji, tylko Wielki Brat był dobry, a reszta to konspirowała dla wroga. Niezła musiała być ta rewolucja w ogóle, jak ona się udała, skoro miała iluś tam członków, a tak naprawdę tylko jeden chciał, żeby się udała, a reszta konspirowała, żeby się nie udała. No ale dobra. Wśród organizatorów tej rewolucji było jeszcze trzech gości. Powiem wam, jak oni się nazywali, ale jakoś bardzo nie musicie przykładać uwagi. To był Jones, Aronson i Rutherford. Nie, Rutherford. I oni zostali aresztowani po rewolucji. Słuch o nich zaginął jakoś na rok. I później był proces, w trakcie którego wszyscy się przyznali do winy, że konspirowali. Potem wypuszczono ich na wolność. I Winston pewnego razu nawet zobaczył, jak siedzą w jakiejś kawiarni. We trzech i nad planszą do szachów czy co. Nie dość, że wyglądali na pobitych, to jeszcze na mentalnie skrajnie w ogóle załamanych, takich no rozsypanych, wraki ludzkie. Jakiś czas później ponownie ich aresztowano pod zarzutem konspiracji, po czym stracono. Dlaczego w ogóle o tym opowiadam? Co to za historia z dupy? Otóż nasz główny bohater miał kiedyś w ręku dowód na poniekąd ich niewinność. Jakieś 5 lat po tym, gdy ich widział, w jakiś sposób niechcący trafiła do jego ręki wyrwana strona z gazety. Na tej stronie z gazety było widać tych trzech gości w Nowym Jorku, a data była sprzed 9 lat. Oni zeznawali, że wtedy
Czyli to 9 lat wcześniej konspirowali gdzieś tam wschód Azji czy Eurowazji. No w każdym razie nie powinno ich być wtedy w oceanie, według tych zeznań. A Winston miał w ręku dowód na to, że byli w Nowym Jorku. I to był jedyny raz w życiu, jak miał właśnie taki niepodważalny dowód na to, że to wszystko to jest farsa. Co, i czy nasz bohater coś zrobił w tym kierunku? Nie wiem, zachował to, żeby kiedyś wykorzystać? Nie, oczywiście wydolił to od razu, przestraszył, że ktoś to zobaczy i jeszcze on będzie miał przerąbane. Opowiedziałem wam to, bo to później będzie miało znaczenie. No i co, po tych przemyśleniach napisał takie dość ważne zdanie w pamiętniku Winston. A propos tego wszystkiego, tego jak partia działa, napisał: rozumiem jak, ale nie rozumiem dlaczego. W kontekście tego, po co oni to wszystko robią, jaki mają cel. Przecież to jest strasznie duży wysiłek, żeby całą tą przeszłość zamazać. Powiedziałbym, że to jest trochę odwrócone podejście w porównaniu do dzisiejszych miłośników teorii spiskowych, typu płaska ziemia. Oni z kolei doskonale wiedzą, dlaczego jest spisek z tym, że ziemia jest okrągła, nie? I mają jakieś 100 wytłumaczeń, dlaczego ktoś to robi, ale średnio im wychodzi tłumaczenie tego, jak to się dzieje, w jaki sposób mielibyśmy być oszukiwani. Niby jest tam jakaś teoria o tej Antarktydzie, że tam stoją jacyś żołnierze i nie wpuszczają, ale to po prostu, no to mogłoby pięcioletnie dziecko by w to nie uwierzyło nawet. Dobra, czemu w ogóle zboczyłem na płaskoziemców? Bo Winston przez te wszystkie przemyślenia zaczął się zastanawiać, czy to po prostu on nie zwariował. Ale to o czym mówiłem dowodzi temu, że raczej nie. Bo jeśli rozumie jak, ale nie rozumie dlaczego, to ciężko powiedzieć, że zwariował. Właśnie większe znamiona wariactwa miałoby to, gdyby rozumiał dlaczego, ale nie rozumiał jak. Część pierwsza, rozdział 8. Nasz bohater żyje w tym momencie już w przeświadczeniu, że skoro już się zdecydował na pisanie tego pamiętnika, to teoretycznie już jest martwy. Kwestia czasu, kiedy się policja myśli o tym dowie. Prędzej czy później go zewaporują, no bo przecież nie da się takiej tajemnicy, nie wiadomo jak długo trzymać w tym świecie, nie? Przeszedł więc trochę bardziej w tryb YOLO i wybrał się na spacer do dzielnicy Proli. Miał co prawda w głowie wymówkę, że jakby ktoś go zapytał, że czemu tam poszedłeś, to że odpowie, że poszedł do prolskich sklepów w poszukiwaniu żyletek, bo w tych sklepach dla partii to już od kilku dni jest deficyt. Ale no tak czy siak nie był to zbyt rozważny pomysł. Spacerując tak sobie, przyszło mu do głowy, że a co jeśli by tak zagadać do jakiegoś starszego człowieka gdzieś i zapytać się go, jak było przed rewolucją. Bo no skoro nie ma tego w żadnych kronikach i archiwach, to może jakiś stary prol mu opowie. Poszedł do jakiegoś pubu, spotkał jakiegoś staruszka, postawił mu browara, no i zaczął go wypytywać. Ale przy rozmowie wyszło na to, że staruszek pamięta jakieś totalne pierdoły z czasów ze swojej młodości, ale nie jest w stanie opowiedzieć tego, co naszego bohatera interesuje. Jak wyglądał świat. Bardziej był w stanie opowiedzieć, jak wyglądał jego, nie wiem, jakiś losowy dzień. Zdenerwowało to naszego bohatera, wyszedł więc z pubu i ruszył tak bezwiednie przed siebie, aż natrafił bez intencji na ten sklep z pierdołami, w którym niegdyś kupił zeszyt oraz pióro. Tam zastał sklepikarza, poczciwie wyglądającego staruszka o nazwisku Charrington. Staruszek to nie był jakiś mega staruszek. Coś tam sobie pogadali, a Winston za 2 dolary kupił taką pierdołę, to był koral w szkle. Podobało się to naszemu bohaterowi, bo było to stare. Więc uznał, że taką pamiątkę sobie kupi, a co mu szkodzi? I tak już przecież jest martwy. Jeszcze a propos tej wizyty, w sumie co się do tego sprowadzało chyba głównie, bo to potem się przyda. Okazało się, że nad sklepem sklepikarz ma pusty pokój, który stoi pusty, jest urządzony i w sumie jakby on stąd chciał, to by go mógł wynająć, żeby mieć jakieś odosobnione miejsce. No i co, Smith wychodzi ze sklepu, postanawia już się kierować do domu, wtem zauważa ją. Śledzi go ta baba czarnowłosa. Wtedy już był praktycznie przekonany, że ona jest agentką, bo przecież o ile jeszcze w pracy na niego spojrzała, to mógł być przypadek czy coś, ale że zaszła za nim tak daleko i go śledziła, no to panie, kaplica, koniec. W ogóle pograne, game over, hasta la vista. Udaje, że jej nie widzi i
wraca prędko do domu, a gdy do niego dociera, to zaczyna rozmyślać o tym, jak bardzo ma przesrane. Część druga, rozdział pierwszy. Druga część naszej powieści rozpoczyna się od nieoczekiwanego obrotu spraw. Trochę oczekiwanego dla nas, bo mogliśmy się domyślać, że coś z tą babą będzie grane. Ale nie spodziewał się tego nasz bohater. Miejsce ma taka sytuacja, że idzie sobie Winston w pracy korytarzem. Idzie naprzeciwko ona, mając rękę na templaku, że coś się zrobiła, i ona się przewraca. I on jej pomaga wstać. I jak już się rozchodzą, to Winston zauważa, że ona mu jakąś karteczkę do kieszeni wsadziła. Jest to bardzo ekscytujące wydarzenie dla naszego bohatera. Nikt nigdy mu wcześniej karteczki nigdzie nie wsadził, więc nie potrafi za bardzo opanować emocji. Po czasie jednak mu się to udaje. Tam zaczyna niby robić swoje rzeczy, pracować i niepostrzeżenie tą karteczkę tam kładzie mu jakieś swoje papiery, żeby przeczytać, co tam jest na niej napisane. No i okazuje się, że przekaz tej karteczce jest prosty. Ten przekaz brzmi: kocham cię. Nie przesadzę, jeśli stwierdzę, że na przestrzeni całego 39-letniego życia naszego bohatera to było najbardziej ekscytujące wydarzenie chyba. Pojawił się taki problem, co z tym fantem zrobić. No przecież wiadomo, że nie może do niej podejść i po prostu o tym pogadać. Bo tak się nie wolno. Chciałem baterię wymienić. Minęło więc kilka dni, zanim Winstonowi udało się zaaranżować taką sytuację, w której na stołówce akurat siedzi sam, bo nikt się do niego nie przysiadł, a ona siedzi na tyle daleko, żeby nikt nie myślał, że siedzą razem, ale na tyle blisko, żeby go słyszała, jak do niej coś powie, i żeby jeszcze oboje byli na tyle daleko od teleekranu, żeby teleekran tego nie widział. No po kilku dniach się udaje coś takiego zaaranżować. Za pośrednictwem krótkiej wymiany zdań udaje im się ustalić, że po pracy spotkają się na placu. Plac oczywiście nazywa się Zwycięstwa. I tam, że jest tłum często, to może im się uda niepostrzeżenie porozmawiać chwilę dłużej. Tak się dzieje, akurat ma miejsce taka sytuacja, że jedzie kolumna ciężarówek z tymi jeńcami wojennymi i ludzie zawsze lubią sobie na nich patrzeć, bo to ich napawa radością. Więc w tym tłumie tak udaje im się trochę pogadać. Ciemnowłosa dziewczyna mówi naszemu bohaterowi, że ma się udać za miasto, jak chcą się spotkać, i dokładnie opisuje mu drogę, którą ma podążać w jakiś tam dzień. Schadzkę po prostu im urządza. Część druga, rozdział drugi. Jak się pewnie domyślacie, sam pomysł wyjazdu poza miasto jest dość ryzykowny, bo niby po co członek partii zewnętrznej miałby to robić? Poza tym za wyjazd powyżej, w odległości powyżej 100 km od miasta, na taki wyjazd trzeba mieć przepustkę. No ale dobra, Winston pojechał i tam, posługując się opisem, instrukcjami dziewczyny, dociera do jakiegoś tam lasu. Ona tam na niego czeka. W ciszy ruszają do otoczonej drzewami polany. No i tam, zdaniem naszej bohaterki, która ma na imię Julia, teraz się dowiadujemy, że ona się nazywa Julia, tam według niej jest takie miejsce, gdzie żaden teleekran ich nie widzi, żaden mikrofon ich nie słyszy, bo nawet w lasach mikrofony tam są pochowane przez partię. Nie jest tak, że jak nie ma teleekranu, to już na pewno jesteś bezpieczny. Ale ona to miejsce niby już zna i że tam mogą pogadać i... Tak więc po niezbyt długiej rozmowie przechodzą do czynów. Część druga, rozdział trzeci. W tym rozdziale dowiadujemy się trochę więcej o Julii, ale też nie jakoś bardzo dużo. Z jednej strony można było zarzucić autorowi dość takie powierzchowne podejście do tej postaci, ale z drugiej nie do końca, bo tam jest powierzchowne podejście do każdej postaci, po prostu ludzie są powierzchowni. Oni nie są... Są dość ograniczeni pod względem tego, co mogą robić, czym się mogą interesować i tak dalej, więc ten powierzchowny opis nie bierze się do końca ze złej woli Orwella, tylko po prostu z tego, że no jest jak jest. Więc tak, filozofia życiowa Julii była dość prosta. Chciała czerpać radość z życia, pomimo tego, że partia jej w tym przeszkadzać chce. Czyli udawała idealną członkinię partii. Miała 20 kilka lat, należała do tej ligi aseksualnej. Było tam coś takiego, liga aseksualna, że niby wspierasz to, że ludzie nie współkują dla przyjemności. Chodziła na te wszystkie wiece, na tych dwóch minutach nienawiści zawsze głośno krzyczała, na wolontariat jakiś chodziła po pracy
I udając tak dobrą członkinię partii, dzięki temu potrafiła wygospodarować sobie jakiś tam czas na to, żeby te wszystkie zasady łamać. Niby sobie zdawała sprawę, że wiecznie to nie potrwa, że prędzej czy później zostanie przyłapana, ale gdzieś tam w środku liczyła na to, że takie życie może prowadzić. Że to w zasadzie wszystko, co może zrobić, żeby nie zwariować. Dlatego żyła różnymi romansami z członkami partii zewnętrznej. Z wewnętrznej żadnego romansu nigdy nie miała. Jeśli chodzi o jej pracę, to zajmowała się obsługą maszyny, która pisała książki, bo wtedy to maszyny pisały książki. Miała 26 lat i miała również ciekawą teorię na temat tego, dlaczego partii tak bardzo zależy na tym, żeby ludzie nie uprawiali seksu dla przyjemności. I gdzieś to mam zaznaczone. Julia ujęła to tak. Kiedy ludzie się kochają, zużywają energię, a potem jest im dobrze i zupełnie nic ich nie obchodzi. Więc partia zakazuje im się kochać, bo chce, żeby każdy bezustannie aż tryskał energią. Te ciągłe pochody, okrzyki, wymachiwanie flagami to po prostu oznaki niewyżycia seksualnego. Jeśli jest ci dobrze, po cholerę miałbyś się podniecać wielkim bratem, planami trzyletnimi, dwiema minutami nienawiści i resztą tych bredni. Tutaj akurat mam pewne przemyślenia a propos jakiegoś współczesnego odnośnika, ale zachowam je dla siebie, bo nie chcę nikogo urazić. W tym rozdziale jeszcze Winston opowiada Julii, jak kiedyś prawie zepchnął z klifu swoją żonę, bo miał ku temu okazję, a ona jest bardzo zdziwiona, że tego nie zrobił. To trochę pokazuje, jakie w ogóle mają podejście do ludzkiego życia ludzie tam. Że teoretycznie Julia nie była złą osobą. Tak ogólnie. Ale mózg ludzki miał być wtedy tak wypatrzony, że ją po prostu dziwiło, że Smith nie zabił żony, jak miał okazję. Ciężko to w ogóle pojąć. No, na koniec autor opisuje, że nasi bohaterowie mają jeszcze jakieś schadzki w różnych miejscach. Część druga, rozdział czwarty. W tym rozdziale nasz bohater podejmuje dość odważną decyzję. Pewnie pamiętacie jeszcze ten sklepik pana Charingtona, o którym mówiłem i ten pokój, który stał pusty. No to Winston postanawia jednak go wynająć za parę dolarów miesięcznie w celu urządzenia tam takiego gniazdka dla siebie i Julii właśnie. Staruszek sklepikarz nie wnika za bardzo po co to partyjniakowi. Po prostu cieszy się z tego, że będzie mógł tam parę dolarów co zarobić. Julia jest przeszczęśliwa i dokładnie ona też coś od siebie, przynosi do mieszkania tam, ma dostęp do prawdziwej kawy, do herbaty prawdziwej, do cukru, do chleba, do dżemu, jakichś takich innych rzeczy. Nawet sobie załatwia sukienkę i rzeczy do tego, żeby sobie zrobić makijaż, co jest nie do pomyślenia wręcz dla partyjniaków. Julia generalnie ma chody. Jakiś tam zna się ze służbą chyba tych z partii wewnętrznej. I przez to czasami się udaje coś tam uszczknąć. Sielanka trwa w najlepsze, to są prawdopodobnie najszczęśliwsze momenty w życiu naszych bohaterów. Na pewno Winstona, bo o Julii nie wiemy aż tak dużo jak o naszym głównym bohaterze. Ale ważnym wydarzeniem w tym rozdziale jest to, że raz w tym pokoju pojawia się szczur. I po prostu Smith jest przerażony z obecnością tego gryzonia. Okazuje się, że ma straszną fobię na punkcie szczurów. I to jest ważna informacja w kontekście tam późniejszych wydarzeń. Część druga, rozdział piąty. Winston dokonuje takie odkrycia, że w pracy już się nie pojawia ten sign, ten, wiecie, mówiłem o nim wcześniej. Ten, o którym myślał, że kiedyś zostanie ewaporowany, no i wychodzi na to, że faktycznie tak się dzieje. Oprócz tego ruszają przygotowania do Tygodnia Nienawiści. Tydzień Nienawiści to takie ogólnopaństwowe święto, możliwe, że najważniejsze w roku, które się wiąże z jakimiś tam pochodami, takimi różnymi tymi. No, pajacowaniem. Jakoś tak się przypadkowo też składało, że im bliżej było tego Tygodnia Nienawiści, tym więcej bomb spadało na Londyn. Obywatele byli coraz bardziej zdenerwowani na wroga największego oceani, czyli Euroazję. I tutaj taka ciekawostka. Winston doskonale wie, że jakieś 4 lata wcześniej to nie Euroazja, tylko Wschód Azja była wrogiem oceanii. W sensie, no, wie, że pamięta o tym. I że w żadnych kronikach i archiwach nie ma na ten temat żadnej informacji. Że Oceania twierdzi, że to zawsze Euroazja była wrogiem. A Winston wie, że to jest bzdura. Zdumiewa go fakt, że jak opowiada o tym Julii, to ona na początku w ogóle nie kuma, że coś takiego miało miejsce. Dopiero jak jej dłużej zaczyna tłumaczyć, to mu przyznaje rację, że faktycznie było coś takiego. Ale ona ma to gdzieś. Ma to gdzieś, ponieważ twierdzi, że tak naprawdę nie ma żadnej wojny, tylko Oceania sama się bombarduje po to, żeby udawać, że jest wojna.
Też jest to jakaś teoria. Podczas rozmów między naszymi bohaterami coraz częściej przewija się wątek buntu. Winston o tym opowiada, że marzy mu się bunt, bo w ogóle no, istnieje to całe niby braterstwo tego Goldsteina. No, ta organizacja rebeliancka, która istnieje tylko w legendach, nikt nic o niej nie wie, ale Winston marzy, że ona naprawdę istnieje i kiedyś będzie mógł do niej włączyć i właśnie myśli, że to O'Brien jest jej członkiem i że kiedyś go wciągnie w to, a Julia mówi, dobra, w sumie spoko, czemu nie? Też nie lubię partii. Część druga, rozdział szósty. Kolejne przełomowe wydarzenie w życiu Winstona Smitha i z całym szacunkiem i miłością, jaką darzył pewnie Julię, chyba nawet najbardziej przełomowe, bo w końcu O'Brien się do niego odzywa w pracy i mówi mu, mijając go na korytarzu, że o, coś tam czytałem, twoje prace i jesteś dobry w nowomowie i jak chcesz, to mam prototyp, czy tam wersję beta. No w każdym razie, że mam w domu nową wersję słownika nowomowy i jak chcesz, to możesz przyjść po pracy kiedyś do mnie, to ci pokażę. Nietypowe, nie? Więc Smith sobie myśli od razu, o żaden słownik nowomowy nie chodzi. O'Brien jest członkiem braterstwa i na pewno chce go teraz do tego braterstwa wciągnąć. To, o czym marzył przez całe życie, się spełni. Będzie mógł konspirować przeciwko partii. Część druga, rozdział siódmy. Nasi bohaterowie drzemią sobie w swoim gniazdku. Nagle Winston budzi się z płaczem. Powodem tego jest sen, który mu się przyśnił oraz przykre wspomnienia z nim związane. Kurde, nie potrafię wam wytłumaczyć dlaczego, ale ten fragment w książce jest dla mnie jakiś taki strasznie przejmujący. W sumie jestem ciekawy, czy jestem w tym odosobniony, czy jak inni czytali, to też ten fragment jakoś mi najbardziej utkwił w pamięci, bo on w sumie nie jest jakiś bardzo istotny. To jest fragment, w którym opisuje Winston swoje ostatnie spotkanie, chwilę z matką oraz siostrą. Cóż, chodziło o to, że jak nasz bohater był młodym chłopcem, to ojciec mu zniknął, więc mieszkał tylko z mamą i z malutką siostrą, tam nie wiem, czy ona miała kilka miesięcy chyba. No i wtedy panował ogromny głód, straszny głód, a Winston był w wieku takim, w którym chłopcy muszą dużo jeść, żeby dorosnąć, więc praktycznie cały czas był głodny. W wolnych chwilach chodził z kolegami po śmietnikach szukać jakichś skórek starych chleba i jakichś zgnitych warzyw, czy czegokolwiek, co można było zeżreć, bo w domu po prostu było za mało jedzenia, żeby on mógł się najeść. I przez to wszystko młody chłopiec nie mógł myśleć za bardzo racjonalnie, bo cały czas myślał o tym głodzie. I doszło do takiej sytuacji, pozwolę wam sobie to przeczytać. W sumie ciekawi mnie, czy dla was też będzie takie smutne jak tam. Pewnego razu otrzymali przydział czekolady, niedostępnej od wielu tygodni, może nawet miesięcy. Bardzo dokładnie pamiętał ten rzadki rarytas. Była to dwuuncjowa tabliczka na ich troje. Oczywiście należało ją podzielić na trzy równe części. Nagle, zupełnie jakby to przemawiał ktoś inny, Winston usłyszał samego siebie, domagając się dudniącym, napastliwym głosem całej tabliczki. Matka upomniała go, żeby nie był taki chciwy. Wybuchła długa, ciągnąca się w nieskończoność awantura z krzykiem, płaczem, wymówkami i targami. Jego maleńka siostrzyczka, wszczepiona obiema rękami w matkę, zupełnie jak małpiątko, patrzyła na niego przez ramię wielkimi, smutnymi oczami. W końcu matka odłamała 3/4 tabliczki i dała Winstonowi, resztę zaś jego siostrze. Dziewczynka wzięła kawałek do rączki i zaczęła go oglądać, zapewne nie wiedząc, co to jest. Winston przez moment obserwował siostrę, po czym skoczył do niej, jednym ruchem wyrwał jej czekoladę i rzucił się do drzwi. Winston, Winston, zawołała za nim matka, wróć natychmiast, oddaj siostrze czekoladę. Zatrzymał się, ale nie cofnął. Matka wpatrywała się w niego z napięciem, mało brakowało, aby wydarzyło się coś strasznego. Choć nawet teraz, gdy o tym myślał, nie wiedział co. Siostrzyczka, zrozumiawszy, że czegoś się pozbawiono, zaczęła żałośnie kwilić. Matka objęła ją mocno i przytuliła do piersi. Winston wyczytał jakoś z jej gestu, że dziecko jest umierające. Odwrócił się, zbiegł po schodach z palcami zaciśniętymi na lepkiej, brunatnej masie. Nigdy więcej nie zobaczył matki. Kiedy połknął czekoladę, zrobiło mu się wstyd. Przez kilka godzin krążył ulicami, dopóki głód nie zmusił go do powrotu. Wróciwszy do domu, nie zastał nikogo. W owym czasie zniknięcia stawały się już powszednie. Oprócz matki i siostry,
Nic więcej nie obyło. Zostały wszystkie ubrania, w tym nawet palto matki. I ten rozdział kończy się przemyśleniem naszego głównego bohatera, że tym prole różnią się od partyjniaków, że mają ludzkie odruchy. Że jego matka właśnie wtedy przytuliła tą jego siostrę i to był taki ludzki odruch, którego partyjniak... A, bo właśnie, nie powiedziałem o ważnej rzeczy. Tam nie było tak, że jak się rodziłeś w partii, to od razu byłeś partyjniakiem. To nie było jakieś dziedziczne. Tam w wieku iluś lat się pisało test jakiś i na podstawie tego testu się przydzielali chyba klasę. Jakoś tak. Potem nasi zakochani jeszcze rozmawiają o tym, jak już kiedyś zostaną oczywiście złapani. I jest takie przemyślenie Julii, że nawet jak ich będą torturować i tam na siebie przez to będą nadawać, czyli teoretycznie się zdradzą, bo będą sypać przeciwko sobie pod wpływem tortur, to nigdy nie zmuszą ich do tego, żeby przestali się kochać. I to jest właśnie ich największa siła, że nigdy partia nie będzie w stanie ich zmusić do braku tej miłości, która jest między nimi. I to ich napawało optymizmem. Część druga, rozdział ósmy. Przyszedł dzień, w którym Winston w końcu odważył się odwiedzić posiadłość O'Briana. I muszę przyznać, że to jest jeden z mniej zrozumiałych momentów dla mnie w książce pod względem motywów głównego bohatera, gdyż on postanawia pójść tam razem z Julią, bez żadnej zapowiedzi. Ja rozumiem, że on ją kochał i w ogóle ufał i tak dalej, ale nie miał pewności, o co chodzi O'Brianowi. To było jego takie myślenie, no było tak prawdopodobieństwo, że tak jest, bo to było dziwne, że on go zaprosił do domu, ale stuprocentowej pewności nie miał, więc jakby świadomie jeszcze naraził kobietę, że jakby się okazało, że on faktycznie mu chce tylko pokazać ten słownik, no to przecież było mega podejrzane, że oni razem przyszli i od razu by ich odstrzelili. Dziwne, no ale tak się stało. No i dowiadujemy się, że partia wewnętrzna może wyłączać raz dziennie na pół godziny ekran, więc O'Brien to robi. Winston Smith z grubej rury mówi: a my myślimy, że ty jesteś w tym braterstwie i przyszliśmy do ciebie, bo chcemy się zapisać, bo nienawidzimy partii i chcemy konspirować przeciwko niej. A on im na to, że tak, że braterstwo istnieje, że ja w nim jestem i że super i zapiszę was do niego i w ogóle świetnie, tutaj macie wino, spróbujcie. A oni: pyszne, co to, on wino. Super. Później O'Brien jeszcze zadaje im kilka pytań. Po pierwsze, czy są gotowi mordować nawet niewinnych ludzi? I oni mówią, że tak. Czy są w stanie oszukiwać, szantażować, nie wiem, rozprowadzać narkotyki, nawet oblać twarz dziecka niewinnego kwasem tylko po to, żeby działać na rzecz braterstwa, które chce zniszczyć partię. I oni mówią, że tak. Że tak bardzo nienawidzą partii, że są w stanie robić te wszystkie okropieństwa. Na końcu jeszcze O'Brien zadaje pytanie, czy byliby w stanie się rozdzielić na zawsze. Zmienić tożsamość i w ogóle nigdy więcej się nie spotkać. Dla dobra braterstwa. I tutaj Julia szybko odpowiada, że nie, że tego nie jest w stanie zrobić. I po chwili Winston też mówi, że nie. I O'Brien mówi: dobrze, żeście mi powiedzieli, nie? No to już, możecie sobie iść. Julia wychodzi pierwsza, żeby nie było podejrzeń. Winston drugi, a i na koniec jeszcze O'Brien mu mówi, że księgę ktoś wręczy na dniach. Księgę tajemną braterstwa, która gdzieś tam krąży. Tam wcześniej coś o tej księdze było. Część druga, rozdział dziewiąty. Trwa tydzień nienawiści. Nasi bohaterowie są wycieńczeni natłokiem pracy. Szczególnie Winston z tego powodu, że w trakcie tego tygodnia nienawiści na jakimś wiecu dochodzi do takiej sytuacji, że partia ogłasza, że wojna jest prowadzona jednak z Wschód Azją, a nie Euroazją. I że zawsze tak było. Więc Winston, pracując tam, gdzie pracuje, ma strasznie dużo roboty, bo musi wszystko znowu zmieniać, kroniki, że jednak Wschód Azja jest wrogiem, a nie Euroazja. Dlatego nawet już mając tą księgę, którą tam ktoś w konspiracji przekazuje, nie jest w stanie przez kilka dni w ogóle zajrzeć do niej, bo ma tyle roboty. Ale w końcu im się udaje spotkać po iluś tam dniach. Wycieńczeni co prawda, ale spotykają się w tym swoim mieszkanku, pokoju. No i Winston tam zaczyna czytać tą księgę. No i z tej księgi Winston dowiaduje się dużo rzeczy, które wam opisywałem na początku, a których on niby nie wiedział, mógł się domyślać. No Winston czyta na głos tę księgę, w końcu zauważa, że Julia zasnęła, więc ją odkłada, też idzie spać.
Budzi się. Wydawało mu się, że spał bardzo długo, ale patrzy na zegarek, a tam 20:30. W sensie 8:30. Zegar normalny ze wskazówkami pokazuje 8:30. Winston sobie myśli, ty, no w sumie to jeszcze nie jest tak późno, myślałem, że dłużej spałem. No i budzą się i tak naprawdę to chodzi na to, że słabo się stało, bo chyba jednak nie była 20:30, tylko 8:30. Po prostu przespali całą noc, a policja myśli, była już na miejscu. W ogóle wyszło na to, że ten sklepikarz Charrington to tak naprawdę agent. Więc od początku było wiadomo, policja myśli, wiedziała, co tam się ale nie. No i co, zostają aresztowani. Julia dostaje w ogóle, pobita jest. Ją wynoszą nieprzytomną. To jest ciekawy moment w książce, bo jest napisane, że więcej już Julii od tego momentu Winston nie widział. A potem na końcu jeszcze jest jednak sytuacja, jak się widzą. Więc nie wiem, czy to błąd, czy chodzi o to, że te wydarzenia z części trzeciej tak ich zmienią, że nawet jak ją widział, to teoretycznie to mogła, to nie była, tak ją to zmieniło, że to nie była ona. Nie wiem. W każdym razie aresztują naszych bohaterów. Kończy się część druga. Część trzecia, rozdział pierwszy. Winston przebywa, w sumie nie wiem gdzie przebywa, ale domyśla się, że jest to budynek Ministerstwa Miłości, bo to jest taki wielki budynek, który w ogóle nie ma żadnych okien i Winston zawsze myślał, że właśnie tam torturują ludzi. To miejsce, w którym jest, przypomina coś na kształt aresztu. W sumie to jest areszt, bo tam pojawiają się i opuszczają go inni przestępcy, niektórzy tacy pospolici, a inni to właśnie myślozbrodniarze, czyli tacy jak Winston. Smitha męczy ogromny, przeszywający głód, który w tym momencie wydaje mu się być wielkim problemem, czymś nie do zniesienia. A jak się potem okaże, to w ogóle pikuś, nie? Z ciekawostek w areszcie spotyka tych dwóch swoich kolegów z pracy, tego Saima. To jest dziwne, że on tam siedzi akurat w areszcie, bo on niby dużo wcześniej już zniknął. No ale akurat go tam spotyka i coś tam sobie gadają. I spotyka też tego Parsonsa, tego co się wydawał takim idealnym partyjniakiem. I okazuje się, że on trafił do aresztu, bo przez sen mówił brać z wielkim bratem, nawet nie mając świadomości, że to robi. I córka go sprzedała. No i stąd tak czeka na swoją kolej, czeka, aż przychodzą w końcu funkcjonariusze i spuszczają mu w pierdol i biorą na przesłuchanie. Część trzecia, rozdział drugi. Nie wiem jak długo, Winston nie wie jak długo, ale jest konkretnie bity. Biją go tak konsekwentnie, że on oczywiście przyznaje się do wszystkiego, nawet do rzeczy, których nigdy nie zrobił. Więc zeznania zawierają jakieś bzdurne zarzuty. No i co? Później go przywiązują do stołu i na salę trafia... O'Brien. I gołymi pięściami pokonuje wszystkich funkcjonariuszy, którzy tam są. Bierze naszego bohatera na ręce i wyskakuje przez okno, ratując go. Tak naprawdę to nie. Jak już wcześniej wspominałem, nie ma tam okien. O'Brien wcale nie jest jakimś gościem z braterstwa, tylko od początku robił Winstona w balona. I my czytając to, czujemy podświadomie, że tak się dzieje, bo z jednej strony nam się opowiada, jaka tam jest inwigilacja, jak nic nie można zrobić, z miasta nie można wyjechać, przepustka jak 100 km, nie możesz pamiętnika pisać, sobizm, tego typu sprawy. Z jednej strony mamy takie informacje, a z drugiej co chwilę Winston i Julia łamią wszystkie zasady, tu się gdzieś w lesie spotkają na schadzkę, tu wynajmują w ogóle jakiś pokój i co sobie myślą, że i to nasze przeczucie podczas czytania tej książki jest prawidłowe. Wychodzi po prostu na to, że Winston tak mocno chce wierzyć w to braterstwo i chce wierzyć w to, że to wszystko mu chodzi płazem i chce wierzyć w to, że ta inwigilacja jednak nie jest aż taka sprawna, jakby mu się wydawało, że aż traci rozum i dokonuje głupstw. I od początku jest przez O'Briena oszukiwany. Taki przykry obrót spraw. W tym momencie O'Brien przejmuje władzę nad torturami, a tortury z bicia przechodzą w trochę wyższy poziom, bo zaczyna się rażenie prądem. I to takie konkretne. To znaczy,
zdaniem O'Briana. On wcale nie chce torturować Winstona, on go leczy w ten sposób. On, i on wierzy w to, co mówi. W tym momencie dowiadujemy się, dlaczego on jest w partii wewnętrznej, bo po prostu na każdy racjonalny argument Winstona potrafi wyjść z kontrą i robić z niego idiotę. Jeszcze jednej ciekawej rzeczy się dowiaduje Winston Smith. Po co te wszystkie tortury? Dlaczego takiego gościa, który jest poza systemem i tutaj coś szmąci, nie można po prostu strzelić w łeb i go zakopać, tam ewaporować czy coś? Nie mogą sobie pozwolić na zabicie buntownika w momencie, kiedy on wierzy cały czas w ten bunt, bo wtedy partia by przegrała. Muszą się najpierw go wyleczyć, muszą sprawić, że on sam uwierzy w to, że jest szalony i pokocha wielkiego brata. I dopiero wtedy ewentualnie mogą go wyeliminować. Ja to rozumiem trochę w ten sposób. Tak sobie skojarzyłem, był film Braveheart. Ktoś z nas widział. I tam główny bohater się nazywał chyba William Wallace. Walczył o wolność dla Szkotów. I przepraszam, teraz będzie spoiler, ale z drugiej strony to jest legenda, która krąży, więc to nie jest spoiler bezpośrednio w filmu, tylko generalnie tej historii. Że na końcu William Wallace jest torturowany. I umiera przez te tortury, ale w trakcie tych tortur chcą z niego wydobyć właśnie, żeby on się wyparł tej całej swojej walki o wolność. I tam go rozrywają na jakichś łańcuchach, jakieś straszne rzeczy mu robią, a on cały czas tylko krzyczy freedom, freedom, i w końcu nawet ci torturujący już się nad nim litują i mu odcinają głowę. Przez co William Wallace, nie wyrzekając się tych swoich wartości, staje się bohaterem i natchnieniem dla swoich rodaków, nie? A gdyby się wyparł, gdyby powiedział, jest Szkocję, nie? Żadna wolność. Jeśli ci ludzie by to widzieli i to by poszło w świat, to na pewno obniżyłoby morale. Część trzecia, rozdział trzeci. W tym rozdziale, oczywiście w akompaniamencie, w towarzystwie tortur, Smith dowiaduje się też o tym, dlaczego partia rządzi. Partia pragnie władzy wyłącznie dla samej władzy. Nie obchodzi nas dobro ludzkości, obchodzi nas wyłącznie władza. Nie bogactwa, luksusy, długie życie lub szczęście, a tylko władza, czysta władza. Władza to nie środek do celu, władza to cel. Nie wprowadza się dyktatury po to, by chronić rewolucję, wznieca się rewolucję w celu narzucenia dyktatury. Celem prześladowań są prześladowania, celem tortur są tortury, celem władzy jest władza. I to jest dość istotny fragment w tej książce, wydaje mi się, bo Orwell zauważa istotny fakt, o którym władza jakakolwiek często nam nie mówi. A coś w tym jest, nie? Że gdyby tym wszystkim ludziom nie zależało faktycznie na samej władzy, to mogłoby im się nie chcieć, nie? Poświęcać życia całego na to, żeby ją zdobyć, a potem mieć. Dlatego może świat nie jest utopią, bo każdy, kto dochodzi do władzy, ostatecznie skupia się na chłupieniu się tym, że ją ma. Władza jest czymś, co stoi nad pieniądze. W pewnym momencie w życiu masz tyle pieniędzy, że już cię nie satysfakcjonuje więcej pieniędzy, nie? I władza jest chyba tym, tak się domyślam, nie wiem, nigdy nie miałem władzy ani aż tylu pieniędzy, ale tak się mówi, że władza jest czymś cenniejszym jeszcze od hajsu, nie? I tak sobie gadają i w końcu Winston mówi, mając nadzieję, że uda mu się wygrać tę potyczkę słowną, takim stwierdzeniem, że wszystko mi możecie odebrać, godność, tam, sprawność fizyczną, życie, ciało, ale nie odbierzecie mi miłości do Julii. Tego nie jesteście w stanie mi odebrać. W tym momencie, czytając to, sobie myślisz, po co, człowieku, po co podpowiedziałeś im? Część trzecia, rozdział czwarty. Po tamtej rozmowie dość nieoczekiwanie zmienia się podejście w traktowaniu Winstona. Dostaje jakiś osobny pokój, nawet dostaje jakieś jedzenie, nawet tam umyć mu się pozwalają i tak dalej. No coś się dzieje takiego niespodziewanego. Co ciekawe, cechą takiego post-torturowego świata dla Smitha jest to, że sam fakt, że nie jest torturowany, jest dla niego tak jakby rozrywką. Więc może siedzieć w tym pokoju przez cały dzień i nie ma jakiegoś takiego psychicznego dyskomfortu, że ej, nudzę się, bym coś porobił. Że człowiek po tak długich torturach po prostu docenia wegetację. Wydaje się, że wszystko zmierza ku lepszemu, że tam, nie wiem, może go zaraz nawet wypuszczą czy coś.
Ale pewnej nocy przez sen Winston zaczyna krzyczeć: Julio, Julio, moja kochana Julio. I no to zmienia sytuację. Przychodzi służba po niego i zabierają go do pokoju 101. Do pokoju 101, którym zapomniałem wam powiedzieć, to jest też istotna sprawa, bo o nim w tym areszcie, jak siedział Winston, to jakieś tam chodziły plotki, że to jakieś straszne miejsce i w ogóle tam zabierali jednego gościa tego pokoju, to on się tam prawie umarł z rozpaczy. No i takie to jest, taką tajemnicą jest, co może być w tym pokoju 101, co oni tam takiego robią. Część trzecia, rozdział piąty. Właśnie w tym rozdziale dowiadujemy się, czym jest pokój 101 i muszę przyznać, że autor całkiem nieźle to rozegrał. Okazuje się bowiem, że pokój 101 jest dostosowany do każdego torturowanego w inny sposób. Czyli partia, mając wiedzę, co jest największą fobią danej osoby, pokoju 101 urządza właśnie tortury z użyciem tego. Czyli, jak mówi O'Brien, dla jednego to może być, nie wiem, topienie się, dla drugiego nabijanie dla pal. A dla Winstona są to... Mówiłem wam, powinniście się domyśleć. Szczury! Przygotowują więc Winstonowi taką klatkę, zakładają ją na głowę i przed głową są, mają takie drzwiczki, a za tam tymi drzwiczkami są wygłodniałe szczury, chyba dwa, o ile się nie mylę, które chcą go tam w ogóle zeżreć. I to jest najstraszniejszy w ogóle moment w życiu Winstona. No nie wiem, ja się aż tak nie boję szczurów, więc ciężko sobie wyobrazić, ale no każdy ma jakieś takie swoje foby. Ja wiem, co by nią było, ale wam nie powiem na wszelki wypadek, jakby ktoś mnie chciał kiedyś torturować. W tym momencie, jak już mają otwierać te drzwiczki, czyli w tym momencie krytycznym, Winstonowi przychodzi do głowy, że może go uratować tylko jedna rzecz i woła: Julia, Julia, zróbcie to Julii, a nie mi. No i w tym momencie jednak nie wpuszczają tych szczurów. I w tym momencie Smith zdaje sobie sprawę, że jednak go złamano. Że... to, o czym mówił, czyli że nie mogą pozbawić go miłości do niej, jednak udało im się to zrobić. Część trzecia, rozdział szósty. Nie ma w tej książce happy endu. Nasz bohater zostaje co prawda wypuszczony na wolność. Dają mu nawet jakąś pracę, lepiej płatną, z której w sumie nic za bardzo nie musi robić. Jednak w rzeczywistości nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. To już nie jest ten sam człowiek. Proces reedukacji, jak to nazwał O'Brien, zakończył się pomyślnie. Smith co prawda żyje, ale tylko teoretycznie. W sensie jego ciało funkcjonuje, ale to już nie jest ten sam człowiek. Jedyne co potrafi robić, to chlać na umór gin i rozwiązywać jakieś zadania szachowe w tym barze, w którym zresztą widział kiedyś tych trzech gości, o których wspominałem, którzy robili zresztą wtedy to samo. Raz nawet spotyka Julię gdzieś i udaje im się zamienić ze sobą dwa słowa. No i chodzi na to, że Julii zrobili to samo. To znaczy, też trafiła do pokoju 101. Nie wiemy, co ją tam spotkało, ale wiemy, że prawdopodobnie powiedziała to samo, co Winston. I oboje zrozumieli, że przez to, do czego ich zmuszono, to już nigdy nie będą w stanie popatrzeć na siebie w ten sposób, jak wcześniej. No więc ta rozmowa w sumie jest krótka, zwięzła, pozbawiona jakichkolwiek pozytywnych emocji. No i książka kończy się nam tym, że nasz bohater w wieku 40 lat, pozbawiony jakichkolwiek emocji, spogląda na teleekran i po raz pierwszy w życiu zdaje sobie sprawę, że pokochał wielkiego brata.